Cześć, z tej strony Ola Uruszczek i miło mi powitać się w transmisji na żywo, którą robię po jakiejś sporej przerwie. No jak się robi takie transmisje na żywo po przerwie i miało się już jakieś pewne wypracowane schematy postępowania, to normalnie teraz nie wiedziałam zupełnie co, do czego, w którym miejscu, jak ustawić ten telefon, jak to wszystko zrobić. Jest troszkę może nie idealnie, ale jakby miało być idealnie, to pewnie bym nigdy tego nie zrobiła. Jeszcze sobie udostępnię tę transmisję, zaczekam aż się zbierze grupa. No i przy okazji sobie będę opowiadać, co tam u mnie słychać. Więc pomyślałam, że 2019 rok, nowy rok, to jest dobry czas, żeby ruszyć z kopyta z nowymi działaniami. Bardzo lubię tą formę transmisji na żywo i troszkę żałowałam, że tak od niej odeszłam. Ale to wynikało z tego, że no po prostu za dużo sobie narzuciłam w pewnym momencie. Nie wiem, ile osób przyjdzie, które są nowe, ile osób mnie znają. Ja w zeszłym roku miałam cały czas pod opieką moje trzecie dziecko, czyli moją najmłodszą córeczkę, niemowlaka. Cały czas pracowałam, miałam kilka planów warsztatowych, prowadziłam zajęcia jogi i trochę było tego dużo. W efekcie, Dobra, próbuję sobie udostępnić tą transmisję dalej. W efekcie moje zdrowie po prostu podupadło i całą końcówkę roku miałam fatalną. Fatalną. Byłam najzwyczajniej w świecie. Dobra, już kończę. To jest mit, że można robić kilka rzeczy na raz. Miałam fatalną, byłam po prostu przeziębiona. To przeziębienie przerodziło się w zapalenie oskrzeli, w zapalenie ucha. No dramat. Powiedzmy sobie szczerze, dramat. I robiłam rzeczy najzwyczajniej w świecie takie na poziomie minimalnym, czyli odcinałam to, co nie jest niezbędne do mojego funkcjonowania, do mojej pracy. Ja jeszcze we wrześniu przyszłam operację oczyszczenia zatok, właśnie jednej zatoki z polipów. To jest efekt pokłosie mojego nieustannego kataru. Czeka mnie kolejna operacja, no i tak czy inaczej po prostu nie starczyło mi sił na to, żeby robić te transmisje na żywo. Ale teraz wydaje mi się, że siły mi wracają, więc mam nadzieję i chciałam rozpocząć ten pierwszy tydzień nowego roku z jakąś transmisją. No i wybrałam temat jogi na przeziębienia. Także powoli będę sobie do tego tematu zmierzać. Ogólnie rzecz biorąc, co będzie zawarte w tym temacie? Chciałam trochę powiedzieć, co można zrobić w czasie przeziębienia, wykorzystując narzędzia jogi, aby może sobie ulżyć, może troszkę złagodzić przebieg choroby. I chciałam poruszyć też pewne takie obiegowe opinie, które na temat jogi na przeziębienia krążą i krążą od wielu, wielu lat, bo ja spotykałam się z nimi już na początku mojej drogi jogowej, że tak to ujmę, czy to było kilkanaście lat temu. Te obiegowe opinie wciąż krążą i, no i uważam, że nie... Może nie należy utrwalać cały czas takich pewnych powiedzianych kiedyś przez kogoś stwierdzeń i może trzeba z nimi trochę podyskutować, tak? Dobra, terapia, jogoterapia przeziębienia, czyli co można zrobić w czasie przeziębienia. Przeziębienie to jest taka choroba, którą każdy z nas zna i być może przychodzi raz do roku, być może rzadziej. To jest choroba stosunkowo łagodna, wywoływana przez różnego rodzaju wirusy. Ona objawia się tym, że po kontakcie z wirusem, jeżeli nasz układ odpornościowy nie zareaguje, to po kilkunastu godzinach do doby występują objawy. Te objawy najbardziej charakterystyczne na przeziębienia to katar, ale mogą być też towarzyszące, czyli złe samopoczucie, ból głowy, stan podgorączkowy. W przebiegu przeziębienia raczej nie występuje nam gorączka. Może być też kaszel, no takie ogólne rozbicie. Także choroba ma stosunkowo łagodny przebieg. Trwa od około 7 dni do 3 tygodni, w zależności w jakiej jesteśmy kondycji. Natomiast jej problem, jaki jest, to, że nas w pewien sposób osłabia i może być takim wrotem do zakażeń bakteryjnych. I często tak jest, że w przebiegu przeziębienia my jesteśmy na tyle osłabieni, że właśnie choroba przechodzi troszkę dalej w już inną chorobę spowodowanej przez coś innego.
No tak jak było na przykład w moim wypadku, po przejściu przeziębienia, które się wlekło za mną i wlekło, bo byłam na tyle osłabiona, że sobie z nim nie radziłam, przerodziło się to w zapalenie ucha. No, wiadomo, każdy tam przeziębienie zna. Przeziębienie na pewno czynnikiem, który powoduje to, czy zachorujemy, czy nie jest, to, czy w jakiej jesteśmy kondycji, jak jesteśmy odżywieni. Jak działa nasz układ odpornościowy, no ale trzeba mieć też na uwadze to, że jeżeli na przykład nie mieliśmy kontaktu z danym wirusem, i tak najczęściej jest w przypadku dzieci, to mało prawdopodobne, że sobie poradzimy z tą chorobą. W sensie nie zachorujemy na nią. Ona najprawdopodobniej będzie mieć swój przebieg. No i teraz, co można zrobić z jogą, czy joga może nam pomóc w jakiś sposób w przebiegu przeziębienia, przy leczeniu przeziębienia? Ja bym podzieliła to przeziębienie na takie dwa etapy. Pierwszy etap to jest etap taki wąski. W momencie, kiedy już mieliśmy kontakt z czynnikiem chorobotwórczym, prawdopodobnie czujemy, że często się mówi, coś nas bierze, ale jeszcze nie mamy wystąpienia pełnych objawów. To jest dość wąskie okno. Jak mówiłam, od kontaktu z czynnikiem chorobotwórczym do wystąpienia objawów mija kilkanaście godzin, dookoła doby. I to jest moment, w którym możemy coś zrobić, możemy się na tyle zmobilizować, w jakiś sposób wesprzeć nasze ciało, albo żeby faktycznie chorobę zwalczyć w zarodku, albo żeby złagodzić jej przebieg. To jest pierwszy etap. No a drugi etap to jest to, co możemy zrobić jogą w czasie rozwoju już pełnych objawów choroby. Co do tego pierwszego etapu? To, co my możemy zrobić, to jest taka pewna mobilizacja naszego ciała do walki z chorobą. I w jaki sposób tutaj możemy zadziałać? Pierwsze to jest takie, no, to co przychodzi do głowy, to jest po pierwsze zadziałanie tak, żeby nas nie przemęczyć. Czyli jeżeli czujemy, że nas coś bierze, a mamy ochotę stanąć na macie, to nie powinna być to forsująca praktyka, bo jeżeli my się znokautujemy tym, że po prostu narzucimy sobie jakieś dość wymagające pozycje, praktyka będzie długa i męcząca, to prawdopodobnie sami sobie strzelimy w kolano, bo nasze ciało będzie na tyle zmęczone, że zamiast walczyć z chorobą, ono będzie musiało się regenerować po takiej praktyce i efekt będzie taki, że tej choroby nie zwalczymy. Więc w mojej opinii taka praktyka w tym pierwszym etapie powinna być stosunkowo krótka, niemęcząca i nastawiona na w pewien sposób nasze rozgrzanie. Rozgrzanie, czyli podkręcenie troszkę metabolizmu, bo właśnie to podkręcenie metabolizmu, czyli to, co często występuje w przebiegu chorób, to jest to, co ma szansę jakby podstymulować nas do walki z chorobą. Więc to, co działa rozgrzewająco, to będą na pewno wszelkie otwarcia klatki piersiowej i wygięcia do tyłu. I jeżeli je będziemy wykonywać, to też zwróćcie uwagę na to, żeby było to dostosowane do Waszej praktyki. Czyli mamy szereg pozycji, które pomagają nam otwierać klatkę piersiową i są wygięciami do tyłu, ale są one bardzo zróżnicowane pod kątem zaawansowania, czyli dobierajmy to, co jest dla nas łatwo osiągalne, tak? Co nie będzie nas męczyć. Jeżeli dla kogoś jakby maks wygięć do tyłu to jest i otwieranie klatki piersiowej to jest na przykład rozłożenie rąk na boki, lekkie odgięcie się tutaj w odcinku piersiowym, lekkie wygięcia odcinku lędźwiowym, no, na krześle, na stojąco, to jest ok. Jeżeli dla kogoś z łatwością przychodzi zrobienie mostka, to może sobie zrobić serię mostków. Ważne, żeby to było dostosowane do naszych umiejętności. Ja na przykład w tym pierwszym rzucie choroby lubię robić taką winiasę dvipada viparita dandasane. To są takie przerzuty, które się wykonuje ze stania na głowie, przechodzi się do mostka. Ja mam artykuł napisany na temat jogi w czasie przeziębienia, do którego link jest, no, w opisie tej transmisji i tam załączyłam link, co prawda nie do mojego filmiku, ale do filmu Agnieszki Wielobu, która jest moją nauczycielką, która zaprezentowała tą właśnie sekwencję. I na przykład przy moich umiejętnościach ja lubię wykonywać właśnie tą sekwencję.
ona mi faktycznie pomaga się rozgrzać, chociaż jest dość wymagająca, więc na pewno nie będzie ona dla wszystkich. Także podsumowując ten pierwszy etap, jeżeli czujemy się, że chcemy stanąć na macie i coś zrobić, wybierzmy sobie praktykę, która będzie stosunkowo krótka, czyli będzie trwać powiedzmy 20 do pół godziny. Nie zmęczy nas, ale przeciwnie, spowoduje nasze takie pewne rozgrzanie, otwarcie klatki piersiowej, także poczujemy, że tak jakby nasze takie centrum no, rozgrzało się i mamy tutaj szansę sobie pomóc. Natomiast jeżeli objawy choroby są już są, tak? Czyli typowe objawy przeziębienia, czyli mamy katar, źle się czujemy, mamy takie uczucie zawalenia tutaj jam nosowych, zatok, być może mamy stan podgorączkowy, źle się czujemy. Co możemy sobie wtedy zrobić? Więc pierwsza sprawa to jest, oczywiście ona dotyczy generalnie praktyki jogi, to jest pewna uważność i pewna i świadomość siebie, wsłuchiwanie się w swoje potrzeby. To jest coś, czego uczy nas joga na początku. Jeżeli macie ochotę w tym czasie się położyć do łóżka i spać, to jest wasza joga, tak? To jest to, co powinniście zrobić. Nie powinniście jakby forsować praktyki. Zresztą to dotyczy też pierwszego etapu. Być może powinnam to w ogóle powiedzieć generalnie, ale ten drugi etap zwykle jest tym czasem, kiedy mamy takie złe samopoczucie, bo faktycznie nos jest zatkany, czujemy się źle. Jeżeli macie ochotę wtedy spać i odpocząć, to jest wasza joga. Natomiast jeżeli czujecie, że faktycznie ruch będzie tym, co wam pomoże, no to idźcie w stronę praktyki. I teraz co można zrobić? Też trzeba się wsłuchać w swoje, jakby przypatrzeć sobie, wsłuchać w swoje potrzeby. Jeżeli jest wam zimno, czujecie się w pewien sposób tak zaflegmieni, macie takie poczucie gnuśności, no to trzeba iść w łagodne rozgrzanie, w takie praktyki, które was będą osuszać. Jeżeli natomiast czujecie takie pewne zaognienie, bo jednak w czasie przebiegu przeziębienia będzie stan zapalny, na przykład w obrębie zatok czy jam przynosowych, no to szukamy takiej pracy, która nas będzie troszkę tonizować i uspokajać. Także to nie jest tak, że teraz zaprezentuję wam asany, róbcie to i będzie cudownie, bo moim zdaniem jest to bardzo indywidualne. To jest tak jak dobranie indywidualnej terapii do potrzeb jednostki. I zwykle ta jednostka wie, czego jej potrzeba, żeby to dobrze działało. I teraz takie generalne zasady dotyczące praktyki w czasie przeziębienia. Na pewno nie praktykujemy w momencie, kiedy pojawia się stan podgorączkowy czy gorączka. Uważam, że oczywiście gorączka generalnie nie powinna pojawić się w czasie przebiegu przeziębienia. To może sugerować już inną chorobę, ale stan podgorączkowy już tak. Więc jeżeli czujecie albo mierzycie sobie temperaturę i ona jest podwyższona, ja bym potraktowała to jako sygnał do odpoczynku. Bo gorączka sama w sobie, czy stan podgorączkowy, jest mobilizacją naszego ciała po to, żeby zwalczyć czynnik chorobotwórczy. I jest to na tyle silna mobilizacja, że jakby nie potrzebujemy się stymulować z zewnątrz. To, co my powinniśmy zrobić, to jakby odpoczywać i pozwolić działać sobie tej podwyższonej temperaturze do zwalczania czynnika chorobotwórczego. Zresztą i podwyższenie temperatury jest bardzo intensywną mobilizacją dla naszego ciała i zwykle czujemy się na tyle osłabieni, że nie mamy ochoty nic zrobić. Więc to też jakby to jest taki dowód na to, że tak naprawdę jeżeli postępujemy nie wbrew sobie, tylko podążając za sobą, to wykonamy to, co powinniśmy zrobić. To jest pierwsza zasada. Jeżeli podwyższa wam się temperatura, to ja proponuję naprawdę odpoczywać i zostawić sobie tą matę w spokoju. Nic się nie stanie, jeżeli odpuścicie sobie praktykę na kilka dni. Druga sprawa. Praktykujemy tak, żeby nie zmęczyć się. Czyli naprawdę powinna być to dość łagodna praktyka. Oczywiście są osoby, które jak praktykują generalnie, starają się utrzymywać jakby taki poziom bez zmęczenia, ale są osoby, które lubią sobie troszkę tak narzucić tempo, więc raczej tutaj bym od tego odeszła, tylko praktykowała bardzo łagodnie. Trzecia sprawa, ja bym sugerowała praktykę dynamiczną, czyli nie statyczną, a dynamiczną. Dlaczego? Dlatego, że dynamiczna praktyka będzie sprzyjać temu, żeby krążyła w naszym ciele
Limfa, a to jest właściwie to, co, na co mamy wpływ, tak? To, co faktycznie, to, czym faktycznie możemy wspomóc nasze ciało w walce z chorobą, czyli pomóc w przepychaniu się naszych płynów ustrojowych, między innymi limfy. Czasem właśnie choroby mogą się brać z tego, że mamy pewne zastoje. Oczywiście tego nie odczuwam, znaczy tak, czasem je widać. Na przykład mamy opuchnięte worki, mamy takie worki pod oczami, ale czasem ich nie widać. Natomiast faktycznie łagodny ruch, czy w ogóle ruch, on ma na celu też sprzyjać temu, żeby ta limfa, czyli to, co jakby transportuje na komórki układu odpornościowego, sobie przepływało w naszym ciele. Także łagodna, dynamiczna praktyka. Dynamiczna to rozumiem, że taki ciągły ruch, tak zwany flow, a raczej nie pozycje statyczne, które są taką pewną stagnacją i myślę, że nie będą tutaj przynosić tak do końca nam pożytku. Tak. No i teraz, co możemy robić? Jakie faktycznie asany nam tutaj pomogą? Jak na tym pierwszym etapie mówiłam właśnie o pewnym takim otwieraniu klatki piersiowej, to prawdopodobnie też będzie przynosić tutaj dobre efekty w tym drugim etapie, czyli kiedy nam choroba rozwinęła swoje objawy. Także jak najbardziej można je kontynuować. W mojej opinii dobrze jest sobie dorzucić do praktyki pewne skręty w obrębie jamy brzusznej, czyli delikatne i łagodne oczywiście, dostosowane do naszych możliwości, ale jednak tak, żeby poczuć, że nasza jama brzuszna uległa skrętowi. To są takie pozycje jak na przykład, znaczy wszelkie pozycje, w których skręcimy sobie tułów, one mogą być mniej lub bardziej intensywne. Mogą być, możemy na przykład leżeć na plecach, podnosić kolana do klatki piersiowej, dociągać i przekładać kolana na prawo i na lewo, czyli Jatthara Parivartanasana. To jest taki bardziej intensywny skręt. Marichyasana, czyli tak jak siedzimy, mamy kolano tutaj i skręcamy się. Też jest troszkę bardziej intensywny skręt, albo w wersjach łagodniejszych. Ogólnie skręty bardzo, bardzo sprzyjają temu, żebyśmy poczuli się lepiej, żeby nasze ciało było w pewien sposób odżywione. Także w ogóle warto je wykonywać. Natomiast w przebiegu choroby one będą mieć szansę na przykład w pewien sposób zadziałać na nasze narządy wewnętrzne i spowodować większy napływ krwi do tych narządów wewnętrznych, czy na przykład jeśli mówimy o układzie limfatycznym, to poruszenie tych miejsc, gdzie naturalnie zbiera się więcej limfy, na przykład zbiornika mleczu, czy pewnych węzłów chłonnych. Tu będziemy mieć też również zadziałanie na wątrobę, która jest naszym takim centrum, gdzie po pierwsze, znajduje się dosyć dużo krwi, która też walczy z toksynami, także to też będzie mieć dobry wpływ na nią. I w przebiegu choroby myślę, że warto sobie dołączyć skręty, bo naprawdę one z jednej strony nas tak jakby odżywią, z drugiej strony będą też takie odżywcze, bo no, poruszą mocno nasze ciało i to będzie dobre. Jeśli chodzi o właśnie dotykanie tego układu limfatycznego, to dobrze jest sobie dołożyć takie pozycje, które w pewien sposób łagodnie, bo łagodnie, ale jakby troszkę ugniatają nam na te węzły chłonne czy drogi limfatyczne. Oczywiście to wszystko jest dość subtelne, ale jednak jest zaznaczone. Czyli na przykład jak leżymy w pozycji balasany, czyli pozycji dziecka i mamy głowę opartą na czole, na podłodze, to można przetoczyć jakby głowę z prawa na lewo, tak żeby delikatnie sobie tutaj przymasować. Można w ogóle położyć się na brzuchu, bo taki łagodny ucisk to związany z tym, że nasz ciężar naszego ciała jakby spoczywa na brzuchu, też dociska trochę te narządy, troszkę poprzepycha te nasze płyny ustrojowe, to też jest dobre. Można po prostu poleżeć na brzuchu, można sobie wykonać łagodne wygięcia w leżeniu na brzuchu, które będą jakby dwa w jednym, czyli otwieramy klatkę piersiową i leżymy na brzuchu. Oczywiście tutaj praca taka, w której będziemy jakby oddziaływać tutaj na obszar pachy i obszar węzłów chłonnych, też będzie dobrze na nas działać. Także tutaj sugerowałam też takie pozycje. No i powoli docieram do momentu, w którym trzeba się zmierzyć z taką obiegową opinią, i to jest ten taki mit, nie mit, czyli wykonywanie pozycji odwróconych.
Wykonywanie pozycji odwróconych jest rzeczą, którą usłyszałam bardzo wcześnie, kiedy praktykowałam jogę. Nie wiem, czy wy też. Na takie pytanie, co robić w czasie przeziębienia, albo jaka praktyka jest dobra na zatoki, mówi się, że to są pozycje odwrócone. I te pozycje odwrócone to jest dość szeroka gama pozycji, bo mamy zarówno pozycje typowo kojarzące się z odwróconymi, czyli stanie na głowie, stanie na przedramionach, rękach czy świece, ale mamy też pozycje, w których po prostu nasza głowa jest poniżej linii, poniżej naszego tułowia, można powiedzieć, czyli na przykład pies z głową w dół, skłony takie jak Uttanasana, czy w ogóle skłony. No i ogólnie rzecz biorąc, te wszystkie pozycje, w których ta głowa będzie nisko, są nam wskazywane jako te dobroczynnie działające w czasie przebiegu przeziębienia i chorób zatok. No i ja bym chciała tutaj sobie troszkę z tym podyskutować. To jest taka no właśnie obiegowa opinia, która tak krąży. Być może część osób faktycznie wykonuje te pozycje odwrócone w czasie przeziębienia, ale ja bym troszkę się głębiej nad tym zastanowiła, bo tak. Kiedy opuszczamy głowę nisko, następuje, no jakby nie było, następuje taki mocniejszy napływ krwi do naszej głowy, do naszych zatok. Oczywiście jak umiemy pracować w stanie na głowie, to jakby nie jest to dla nas problem. No i w ogóle rzecz biorąc, ciało ma takie pewne mechanizmy, które jakby no, kontrolują, żeby nic nam się nie stało w tym czasie, kiedy więcej krwi napływa do naszej głowy. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie chorobowym, czyli w czasie przeziębienia i mamy zajęte zatoki, a tak jak rozmawiałam z pediatrą niedawno w związku z tym, że no, mam dzieci i rozmawia się z pediatrą, te dzieci często mają przeziębienia i problemy z górnymi drogami oddechowymi. Ogólnie rzecz biorąc, stanowisko lekarza aktualnie jest takie, że każde przeziębienie przebiega z procesem zapalnym w obrębie zatok. No jakby tego się nie da rozdzielić. Zatoki to jest taka część naszego ciała, która jest w pewien sposób możemy nie do końca odczuwać, że tam się coś dzieje, bo nie jest to specjalnie mocno ukrwione miejsce. To jest takie miejsce, w którym nie do końca też się odczuwa to, co się dzieje. Owszem, no, odczuwa się czasem, czujemy pewien taki ból głowy albo takie rozsadzanie, no ale nie jest to tak, że po prostu tak jak ból, zmierzam do tego, że to nie jest tak jak zapalenie gardła. Jak mamy zapalenie gardła, to nie jesteśmy w stanie przełknąć śliny, bo czujemy tak bardzo, jak boli nas ten proces zapalny, jak co tam się dzieje. Natomiast no, przy przebiegu stanu zapalnego zatok generalnie tego bólu raczej się nie odczuwa. Może to dobrze. Albo źle. Wszystko zależy, jak na to popatrzymy. I teraz, kiedy obniżamy głowę w dół, powodujemy większy napływ krwi, między innymi do tychże zatok, w których przebiega ten stan zapalny. I teraz tak, myślę, że można popatrzeć na to z dwóch stron. Pierwsza to jest taka, że faktycznie choroba mocno rozwija się w zatokach i tam sobie leci ten proces zapalny. I teraz, jeżeli będziemy stać na tej głowie, czy też wchodzić do pozycji psa z głową w dół, uttanasany, nieważne, to będziemy jakby sprzyjać temu procesowi zapalnemu, bo w wyniku procesu zapalnego generalnie proces zapalny ma właśnie sprzyjać temu, że jest większy napływ krwi w dane miejsce. Tak, żeby tam sobie szły komórki układu odpornościowego, żeby działały tam różne mediatory stanu zapalnego, czy mediatory, czy w każdym razie czynniki stanu zapalnego, tak żeby walczyły z tym czynnikiem chorobotwórczym. I tak czy inaczej to miejsce już jest mocniej przekrwione. Natomiast my jeszcze dowalając dopływ tej krwi, jakby w pewien sposób działamy szkodliwie, bo zaostrzamy ten proces zapalny. Proces zapalny to jest taki miecz obusieczny, czyli z jednej strony on ma walczyć z czynnikiem chorobotwórczym, ale trzeba mieć na uwadze, że on też uszkadza struktury własnego organizmu. Jak bierzemy leki przeciwzapalne, to nie jest to takie widzimisię, to jest generalnie ochrona naszego ciała przed uszkadzaniem. Dlatego uważam, że z tym obniżaniem głowy w dół trzeba to mocno wyważyć. Jeżeli mamy takie wrażenie, w ogóle choroba jest w pewien sposób zaostrzona, czujemy, że mamy dość mocno zawalone te zatoki, czujemy takie pewne rozpieranie, ból, to i na przykład obniżamy sobie głowę i jakby czujemy pogorszenie tego stanu, to na pewno jest dla nas wskaźnik, że nie powinniśmy tego robić. Natomiast może być sytuacja, gdzie jakby przeziębienie sobie już trochę przeleciało
I my po prostu czujemy, że nam zalega wydzielina. Jakby jest już całkiem dobrze, ale nam zalega wydzielina w tych zatokach. Nie możemy sobie jakoś poradzić z udrożnieniem. I faktycznie, jak się wejdzie tam do tego psa z głową w dół, czy nawet pozycji takiej intensywnie odwróconej, jak stanie na głowie, to potem wychodzimy z tej pozycji, jest takie przyjemne oczyszczanie. I to jest inna sytuacja. Także to nigdy bym nie powiedziała komuś, że jak ma przeziębienie i stan zapalny za to, żeby po prostu w ciemno robił pozycje odwrócone, bo moim zdaniem w wielu wypadkach może sobie robić szkodę. Jak wspomniałam wcześniej, zatoki są, nie są takim miejscem, w którym tak łatwo się odczuwa te pewne zmiany, ale tam jednak te procesy zapalne następują i mogą mieć daleko idące konsekwencje. Naprawdę daleko idące, i to mówię też z własnego doświadczenia osoby, która właśnie była operowana na przykład na powstałych zatokach polipy, ale też rozmawia się z ludźmi i czasem jest tak, że zatoki są po prostu mocno, znaczy są przyblokowane, nie ma tam światła w tych zatokach, no bo kiedyś tam toczył się proces zapalny, coś się stało złego i zatoka całkowicie się zablokowała. Także miejcie to na uwadze. To jest takie coś, co uważam, należy troszkę podyskutować z tym takim przekonaniem, że wykonywanie skłonów, pozycji odwróconych jest zawsze super działające w jodze. Znaczy w jogoterapii przeziębienia. To jest pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o takie mity. Druga sprawa to jest oddziaływanie na układ odpornościowy jogą, bo jak przygotowywałam się do tego tematu, szparałam trochę w sieci, to oczywiście można trafić na szereg filmów związanych z jogą na odporność. I to oczywiście może nie do końca bezpośrednio wiąże się z przeziębieniem, natomiast jest mocno z nim związane, bo jak zaczyna się nam sezon chorobowy, czyli aktualnie jesteśmy w pełni sezon chorobowego od października do maja, no to jest z jednej strony chorujemy na te przeziębienia, czasem po prostu odbijamy się od jedno przeziębienie, kolejne i jest temat, jak tutaj wzmocnić tą naszą odporność, żeby ona sobie radziła i na te przeziębienia nie chorować. Więc pomyślałam, że tak zagaję ten temat, tak żeby zwrócić uwagę, że czasem ciekawe rzeczy można usłyszeć na filmach i też trzeba mieć taką pewną sobie dozę może no, takiej trzeźwości, tak, że może to nie wszystko tak do końca działa. Ogólnie rzecz biorąc, yoga na pewno będzie sprzyjać temu, żeby nasza odporność działała dobrze. Z tego względu, z kilku powodów. Po pierwsze, yoga będzie dla nas ruchem, a ciało, które się rusza regularnie, ono na pewno lepiej funkcjonuje, jeśli chodzi o wszelkie układy, w tym układ immunologiczny. Drugie to jest oczywiście działanie, które niweluje u nas stres, a stres to jest taki nasz, można powiedzieć, killer układu odpornościowego, czyli taki zabójca. Osoba zestresowana będzie o wiele bardziej podatna na choroby, w związku z tym, że jej układ immunologiczny nie ma przestrzeni. Znaczy nie ma takiej możliwości do prawidłowego funkcjonowania albo no, mocno utrudniony. Natomiast oglądając tam różne filmy związane z jogą na odporność, no, spotkałam się ze stwierdzeniem osoby prezentującej sekwencję na odporność, że jakby stymulacja tego poprawnego działania układu odpornościowego związana jest z tym, że pewne asany stymulują nam działanie grasicy. Grasica to jest taki gruczoł, który no jest jednym z elementów układu odpornościowego, w którym dojrzewają nam limfocyty T. I to jest gruczoł, który jakby swoją największą wielkość osiąga w wieku 2 lat, następnie ulega powolnemu zanikowi. Pod wpływem hormonów płciowych on sobie powoli zanika. I u człowieka dorosłego, czy tam u człowieka starszego już jest naprawdę niewielki. I niezależnie od tego, że grasica zanika nie jestem pewna, czy tutaj jakiekolwiek działanie u osoby dorosłej będzie stymulować jej działanie, skoro ona już jest jakby w zaniku, to uważam, że dalekim, ogromnym uproszczeniem jest stwierdzenie, że poprzez pewne ruchy ciała mamy szansę na tyle mocno stymulować jakiś narząd bądź gruczoł, że on lepiej
Znaczy, że on zdecydowanie lepiej będzie funkcjonować, bo jeżeli mówimy tu o poprawie odporności, to naprawdę zdecydowanie lepiej miałby funkcjonować po zrobieniu danej sesji. No, warto mieć na uwadze, że na naszą odporność wpływa szereg różnych czynników. To jak jesteśmy odżywieni, to w jakim jesteśmy aktualnie stanie, czy jesteśmy właśnie zestresowani, wypoczęci, czy nie przechodzimy przez jakieś choroby i tak dalej. I owszem, jak wspomniałam, joga będzie jakby będzie dobra dla nas, bo nas porusza, będzie dobra, bo niweluje stres, ale gdyby to było tak, że wykonujemy jakąś asanę i stymuluje nam się jakiś narząd bądź gruczoł, to czy po prostu ruszamy się w jakiś sposób i sobie stymulujemy ten narząd bądź gruczoł i on lepiej działa, to myślę, że wielu chorób by po prostu nie było, bo wystarczyłoby się odpowiednio ruszać. Tymczasem choroby są i to nie jest tak, że po prostu myślę, że to jest takie troszkę przekłamanie mówić, że dobra, róbcie te pozycje i po prostu wasza odporność będzie zdrowa. Bo jeżeli popatrzymy na przykład na działanie fizjoterapeutów, czy osteopatów, czy terapeutów manualnych, to są osoby, które często oddziałują właśnie na nasze narządy wewnętrzne gruczoły poprzez jakiś mniej lub bardziej intensywny masaż tych miejsc, a i tak nie jest tak, żeby często mówią, że na przykład trzeba zmienić dietę, żeby być zdrowym, czy często mówią, że trzeba, no czasem trzeba brać leki po prostu. Nie da się po prostu, innymi słowy, nie da się działać tak, że będziemy wykonywać samodzielnie jakieś ćwiczenia i po prostu będzie nam wszystko hulało super świetnie. To wymaga dość dużej pracy, czasem pracy z drugą osobą, czasem zmiany diety i owszem, nasza własna samodzielna praca jest bardzo istotna, czasem jakby najbardziej istotna, ale potrzebuje też wsparcia innych czynników, czy też innych osób. Także jak usłyszycie, że dana sesja działa, bo działa nam na grasicę i grasica odpowiada za prawidłowe działanie układu odpornościowego, to miejcie taki alarm w sobie, że może to tak nie do końca. Owszem, praktyka jogi jak najbardziej będzie nam pomagać, ale to nie jest tak, że ona nam załatwi całą sprawę. O, może o to mi chodziło, a propos tej poprawy odporności. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, czy nie, czy macie tutaj przemyślenia, czy nie, ale ja uważam, że no, nie należy utwierdzać ludzi w takich błędnych przekonaniach, bo i w takich daleko idących uproszczeniach, bo może, no, może jest coś na rzeczy, natomiast jest to bardzo duże uproszczenie i tak nie należy robić. To mam sobie taki pewne takie zdenerwowanie wynikające też z tego, że dawno, dawno temu pracowałam jako magister farmacji i wiecie, ludzie przychodzą do apteki i uważają, że jak kupią dany preparat, to cudownie ich odporność będzie rosła i to też tak nie działa. Owszem, no, uzupełnienie diety w pewne czynniki, owszem, ma duże znaczenie, jeśli chodzi o pewne składniki. Ma duże znaczenie w budowaniu odporności, ale jeżeli ta osoba na przykład jest nieruchawa, stresuje się, nieodpowiednio odżywia, to co z tego, że będzie przyjmować dany preparat? No nie? To jest jakby suma różnych składników, więc to też nie jest tak, że wykonamy jakąś sesję jogi i nasza odporność wzrośnie, a na przykład my się w międzyczasie bardzo źle odżywiamy, albo no nie wiem, jesteśmy po prostu bardzo osłabieni, niedosypiamy i tak dalej. To jest. Człowiek jest zbyt złożony, żeby to można było rozdzielać po prostu na takie drobne cegiełki i uważać, że załatwiając jeden element, załatwimy wszystko. Dobrze, mam nadzieję, że ten film był dla Was, no, dla Was w pewien sposób wniósł Wam coś nowego do Waszej wiedzy. Gdybyście mieli jakieś pytania, to zadawajcie. Mam nadzieję, powrócić z tymi live'ami już regularnie. Następny odcinek to planuję prawdopodobnie z tematu własnej praktyki jogi. Może tam będzie mniej kontrowersji. Tymczasem życzę Wam bardzo miłego dnia. Ja znikam na odosobnienie do Maćka Wielobaba. 3 dni medytacji przede mną, także bardzo się cieszę. No, to trzymajcie się cieplutko. Buziaczki, papa. Pa.